Dzień dobry. Witam Was na kolejnej lekcji na poziomie B1-B2. I jak widać na ekranie, zajmujemy się dzisiaj wodą, a konkretnie morzem i robimy wiersz Meeresstille Johanna Wolfganga von Goethe. Przejdźmy więc do konkretów. Johann Wolfgang von Goethe, tu von mamy, tak jak Adam Mickiewicz. Mam pytanie, czy wiecie, co znaczy Wolfgang jako imię, tak jak Wolfgang Amadeusz Mozart, ale samo Wolfgang pochodzi od oczywiście Wolf und Gehen. Jest to człowiek, który nosi einen Wolfspelz, który nosi na przykład skórę wilka, który walczy z wilkami, der mit dem Wolf kämpft. Więc tutaj mamy tak jakby taki, on chodzi jak wilk, jest albo walczy z wilkami, czyli Wolfgang to jest takie dosyć agresywne imię. Meeresstille. Tiefe Stille herrscht im Wasser, ohne Regung ruht das Meer. Und bekümmert sieht der Schiffer glatte Fläche ringsumher. Keine Luft von keiner Seite, Todesstille fürchterlich. In der ungeheuren Weite reget keine Welle sich. Czyli chodzi o ciszę morską, gdzie nie ma w ogóle wiatru. I w takim razie mam takie pytanie. Wo arbeitet der Schiffer? Oder wo lebt ein Schiffer? Ein Schiffer arbeitet auf dem Schiff. I w tym wierszu. Wo ist das Schiff? Wo ist das Schiff? Ist das Schiff ist im Wasser. Całym zdaniem. Czyli wo arbeitet der Schiffer? Der Schiffer arbeitet auf dem Schiff. Wo ist das Schiff? Das Schiff ist im Wasser, można powiedzieć auf dem Wasser. Ja? Und das Meer, jak powiemy, nad morzem. Am Meer. Am Meer. Czy znacie słówko Luft? Luft znaczy powietrze. Za chwilę sobie pokażemy tłumaczenie tego wiersza, tylko najpierw tak sobie tutaj popatrzmy na ciekawostki w tym. Mnie tutaj interesuje kilka elementów. I tak, najpierw bym sobie chciała to słowo Tiefe, tutaj będziemy za chwilę mieć tłumaczenie, czekajcie, tam sobie zrobimy, dobrze, glatte, to sobie tutaj wrzucimy. Zaraz tutaj to mi się tutaj odnajdzie. Dobrze. Następnie weźmiemy Weite. I jeszcze będziemy mieć Flesie. Dlaczego wycięłam te słowa? W ogóle to Tiefe to tam jest z małej litery, ponieważ on zaczyna wiersz, tak? Tiefe Stille herrscht im Wasser, więc zapisane było, żeby było zgodnie z tym, że zaczynamy zdanie z dużej litery, natomiast jeżeli chodzi o funkcję w zdaniu, to tutaj jest to Tiefe z małej litery, czyli uwaga, czy macie jakąś koncepcję, dlaczego te słowa wypisałam? Ponieważ one oznaczają tutaj przysłówki lub przymiotniki, a tutaj rzeczowniki utworzone od ich odpowiedników, przymiotników. Zaraz się tutaj wszystko nam wyjaśni. Jak sobie zrobię taką elegancką tabelkę, już tutaj zaraz budujemy tabelkę. I teraz patrzcie, Tiefe bym sobie wrzuciła tutaj, glatte bym sobie wrzuciła tutaj, Weite bym sobie wrzuciła tutaj. Rodzajnik? Die Weite. Tu rodzajnik? Die Flesie. Dobra. To Weite pochodzi od jakiego przysłówka, jakbym tutaj sobie wrzuciła? Od słowa weit albo weite, no nie? Co znaczy weit? Weit znaczy daleko. Czyli to tutaj znaczy daleko albo ewentualnie daleki, tak? Daleki albo daleka, typu daleka droga, prawda? Okej, okay, niech tak będzie. Teraz popatrzmy sobie na to słowo Tiefe. Tiefe ma tu końcówkę e, prawda? Ale ja mogę sobie napisać, że to będzie
tief, tiefe. Co znaczy tief? Tief znaczy głęboki, ale najpierw to by było głęboko, bo samo tief bez żadnej końcóweczki to by było głęboko, natomiast tiefe to by było głęboka na przykład, tak? Głęboka, może być głęboki, tak? Głęboka studzienka, tak? Taki tam, pamiętam jakąś pioseneczkę taką, głęboko kopana, a przy niej coś tam, Marysieka, czy ja? Coś tam, coś tam, coś tam. Rymuje się w każdym razie. Czyli popatrzmy, tief, tiefe, głęboko, głęboka, głęboki. Tak samo będzie od glad. Uwaga, glad to będzie, glad będzie gładki, dobra, gładki. Albo glate to będzie gładka, prawda? Gładka, może być gładki, der glate, das glate, gładki, gładki, gładko. Więc też może być gładki, gładka. Może być gładko, no nie? Gładko. Czyli uwaga, na razie tak tutaj wygląda jakby lekki chaosik, ale zaraz to ogarniemy. A od słowa flesie, albo inaczej, słowo flesie prawdopodobnie powstało od słowa flach. A więc flach znaczy płasko. Natomiast na przykład końcówka flache, tak jak tutaj na razie nas interesuje, to by znaczyło na przykład odmiana das flache dach. Czyli na przykład płaski dach, prawda? Albo słuchajcie, der flache teller, czyli płaski talerz, tak by mogło być. I gdzie my jesteśmy? Że ze słowa tief głęboki, glad gładki, weit szeroki, flach płaski, mogę utworzyć rzeczowniki. A więc die Fläche oznacza powierzchnia, ponieważ powierzchnia jest płaska. Die Weite to będzie, bo przypominam, że on tam in der ungeheuren Weite, on tam jest właśnie patrzący w ogromną, ogromną dalekość. To będzie odległość, tak? Taka będzie odległość, że w sensie, że dalekość, tak? Odległość, dalekość. Natomiast uwaga, teraz proszę, żebyście wymyślili, jak będzie gładkość, gładź, w sensie, że kiedy mamy przymrozki, to się mówi, że mamy gołoleć na ulicy. To bardzo proszę, jak to będzie? Ktoś wymyślił die glatte. Uwaga, to jest, słyszę, że mówicie die glatte, ale tak nie może być. Zobaczmy tutaj, flach die Fläche. Według tego samego algorytmu tworzymy, czyli tutaj będzie glat die glätte. Die glätte to będzie gładź. Dobra. Jak będzie głębokość, w sensie głębia nawet? Die Tiefe. Czyli, uwaga, proszę mi teraz podać, jakie są zasady tworzenia. Tutaj akurat w tych przykładach dajemy rodzajnik die i dokładamy końcówkę e. Jeżeli jest samogłoska, to możemy ją przegłosić. A więc uwaga, teraz zrobimy sobie tak. Hoch. I na przykład hohe. Ein hohes Gebäude. To znaczy jaki? Wysoko, wysoki. Tutaj sobie już dam gwiazdkę. Wysoki, wysoko, wysoka. Tak? Przypominam, że przy hoch mamy wyjątek, ponieważ hoch pisze się przez ch, a słowo wysoki, na przykład das hohe Gebäude, pisze się przez samo h. I oczywiście również w wymowie tutaj jest hoch, er ist zum Beispiel 125 cm może być na przykład hoch, nie tylko groß, ale też hoch, ale na przykład das hohe Gebäude, ja? Albo hohe Schulden, wysokie długi. To będziemy mieć co? Die wysokość, die Höhe, na przykład wysokość, że samolot leci, auf der Höhe, hoch. Od słowa groß, prawda, wysoki, to będzie die Größe. No i proszę, jak nam ładnie się robi. Już wszystko się wyjaśniło, prawda? W wodzie panuje głęboka cisza. Jak będzie głęboka cisza? Tiefe Stille. Panuje herrscht. Od słowa der Herr, panować, od pan. Der Herr, stąd jest słowo herrscht, bandy, tak? Herrscht. Gdzieś panuje na przykład
cisza, gdzieś panuje choroba, to jest właśnie Herrschen. Ohne Regung ruht das Meer. Ruhen, to znaczy spoczywać, czyli bez ruchu spoczywa morze, w sensie, że bez ruchu jest nieruchome morze. Gdzie będzie zaniepokojony? Będzie bekümmert. Tutaj to będzie w funkcji przysłówka, tak naprawdę, że w zaniepokojony sposób. Bo przypominam, że było der bekümmerte Schiffer, to byśmy tutaj w tym momencie mogli zrobić w ten sposób. Der bekümmerte Schiffer, prawda? Taką byśmy mieli końcóweczkę. To tutaj byśmy mieli odmianę poprawną przymiotnika po rodzajniku der, tak? Czyli ten zaniepokojony marynarz. Dobrze. Und bekümmert sieht der Schiffer, przypominam, ich sehe, du siehst, es ist sieht, wir sehen, ihr seht, sie sehen, ja? Odmiana nieregularna, der Schiffer. Co widzi? Glatte Fläche ringsumher. Tak, nie ma powietrza? Keine Luft. Z żadnej strony. Von keiner Seite. Martwa cisza. Todesstille. Fürchterlich. W potwornej dali. In der ungeheuren Weite. Żadna fala się nie porusza. Reget keine Welle sich. Tutaj to reget to jest taka stara odmiana. Obecnie byśmy napisali regt. I teraz, słuchajcie, popatrzmy teraz na końcówki. Jeżeli będziecie kiedyś pisać jakieś na przykład testy przy rekrutacji, no to na pewno Wam sprawdzą końcówki, czy macie dobre. I trzeba by te końcóweczki, no niestety, ale prędzej czy później opanować. No, tutaj musimy zacząć od tego S. Dobra, tutaj... Tiefe. Dobra, następne. Niżej. Tu, glatte. Dobra. Końcóweczka, która wskazuje nam na to, jaki jest rodzajnik, to tu będzie taka końcóweczka. Gdzie dalej? Tutaj będzie odmiana, taka końcóweczka. Tu będzie końcóweczka. I jeszcze raz tutaj. No i to są rzeczy, które budują nam język niemiecki. Albo to się umie, albo się nie umie. Na poziomie B1, B2 już trzeba to umieć. Chodzi o to, żeby jak na przykład byście pracowali w dziale reklamacji dla firmy niemieckiej, to żebyście na przykład nie napisali, że my szukamy zagubioną bagaż. O, my szukamy zagubioną bagaż. Tak nie można mówić. Musi być my szukamy zagubionego bagażu, to trzeba wszystko poprawnie odmienić, tak samo w języku niemieckim. Więc popatrzmy jeszcze raz, skąd się tutaj to wszystko bierze. Meires, bo to jest kogo czego. Tutaj mamy do czynienia z kogo czego, tak naprawdę to nie jest przymiotnik, uwaga, to nie jest przymiotnik, tylko to jest kogo czego, a więc tutaj mamy do czynienia z genitivem, więc tutaj sobie wpiszemy elegancko genitiv. Drugi przypadek, tak? On jest dosyć rzadki, może ja sobie tutaj go zrobię na inny kolor. No i taką książkę tutaj polecam, gdybyście chcieli sobie gdzieś poszukać. Der Dativ ist dem Genitiv sein Tod. Korekta, skasować to wszystko. Dlaczego tutaj jest Tiefe? Bo jest rodzajnik die Stille, tak? I to die tutaj, ten rodzajnik die, tak jakby stąd, przechodzi... O, tutaj. To jest tak, jakby tak było. O, widzimy? Tak? Die Tiefe. Glatte. Dlaczego jest glatte? Ponieważ jest rodzajnik die. Znowu jest rodzajnik die. Tak? I to die tutaj stąd przechodzi tutaj w takie jakby. O, tak? I jest die, a więc jest die, to by było glatte. Jakby było der, to jaka byłaby końcówka? Byłoby glatter na przykład, tak? Glatter. Dlaczego tutaj mamy E, końcówkę? Bo jest die Luft. A więc znowu z tego die Lufta
Tak, robi nam się tutaj keine Luft. Dobrze. Co tutaj mamy? Tu mamy rodzajnik, jaki jest die Seite, ale my jesteśmy w przyimku von. Uwaga, uwaga, von. Z którym przypadkiem się łączy von? Nie z pierwszym, nie z drugim, z trzecim się łączy. Trzeci przypadek von. I teraz słowo kto, co, keine Seite, to się odmienia, tak? Pierwszy przypadek kto, co, keine Seite. Drugi przypadek kogo, czego, keiner Seite. Trzeci przypadek komu, czemu, keiner Seite. I kogo, co, keine Seite. A więc to von keiner Seite wynika z odmiany po pierwsze tego die, a po drugie, że jesteśmy w datywie. No i tutaj mamy, słuchajcie, ungeheuren, skąd to się wzięło? Tu mamy całą taką konstrukcję, przypominam, że mamy in, który się łączy z trzecim przypadkiem znowu, tak, in, der, bo jest die Weite, to już wiemy, in, trzeci przypadek, die, der, der, die, tak, uwaga, gdyby ktoś nie pamiętał, die, der, der, die, tak wygląda tutaj, my jesteśmy w trzecim przypadku właśnie, dokładnie w tym miejscu, czyli będzie in, der, natomiast końcówka potem przymiotnika wygląda w ten właśnie sposób, którego prawie nigdy nikt nie umie, prawda? Ale tutaj trzeba zrobić te końcówki już poprawnie, no bo jeżeli mamy być na poziomie B2, to musimy już mieć ogarnięte te końcówki, czyli in der ungeheuren Weite, tak? Czyli uwaga, gdybyśmy byli w języku polskim, to by było w strasznej, strasznej oddali. Oddali. No i teraz popatrzcie, tak w sumie tak naprawdę, może ja tutaj to opuszczę w dół, nam się wydaje, że to taki jest ciężki, że ten niemiecki taki jest straszny, ale popatrzmy, co my tutaj w ogóle mamy, tak? Mamy tutaj, tu się odmienia, bo jest chyba dal, nie? Dal w dali, nie? Mamy tak, dal i teraz w kim, czym, w dali, tak? W dali, w oddali. No bo to już jest skomplikowane. Później mamy słowo straszna, prawda? To jest pierwszy przypadek, czyli to będzie mianownik, prawda? W mianowniku będziemy mieć straszna. A teraz będziemy mieć w kim, czym i tutaj będziemy mieć strasznej, no nie? Strasznej. No i teraz to słowo w strasznej oddali mamy też tutaj bardzo ważne elementy. Po pierwsze odmiany rzeczownika rodzaju żeńskiego, po drugie dołożony tutaj przymiotnik w odpowiedniej końcówce dla rodzajnika żeńskiego i do tego jeszcze przecież w kim, czym, czyli w narzędniku. I dokładnie tutaj jest to samo, prawda? Mamy in, który się łączy tutaj po niemiecku z ichniejszym narzędnikiem, czyli trzecim przypadkiem. Tu mamy der, które wynika z, gdybyśmy tutaj wrzucili w tej strasznej, o, popatrzcie jeszcze, w tej strasznej oddali, tak? Tej takiej konkretnej. Czyli to de, tej, to znaczy tutaj der i to końcówkę ee, tutaj mamy en. No i mamy dokładnie tak samo zrobione. Nic więcej nie poradzimy. Język, nasze języki są językami fleksyjnymi. Fleksja oznacza, że jest odmiana. No i słuchajcie, na zadanie domowe, to tutaj bym prosiła, żebyście się nauczyli tego wiersza na pamięć. Na początku filmu jest cały tekst. Dobrze się uczy wierszy rymowanych, dobrze się zapamiętuje i życzę Wam powodzenia w nauce. Widzimy się pod koniec miesiąca, wrzucę jakiś kolejny film. Zapraszam do subskrypcji i do usłyszenia.